Gdzie szukać przyczyny niskiego żelaza? Najczęstsze powody to utrata dużej ilości krwi w wyniku miesiączek, urazów, operacji czy wielokrotnego oddawania krwi. Druga przyczyna to choroby układu pokarmowego żołądka i jelit, które sprawiają, że zaburzone jest wchłanianie, po prostu jest ono zmniejszone. Trzecia przyczyna to za mało tego żelaza w diecie. Dotyczy to szczególnie osób, które eliminują lub ograniczają produkty zwierzęce w diecie. I czwarta przyczyna to zwiększone zapotrzebowanie, bo wtedy jest trudniej to żelazo dostarczyć w odpowiednich ilościach. I to dotyczy kobiet w ciąży, w czasie karmienia piersią, a także dzieci, młodzież i osoby intensywnie trenujące. Jeżeli chcesz więcej takich wskazówek i wiedzy dietetycznej, zaobserwuj mój profil i zostań na dłużej.